Józef Klemens Piłsudski, polski polityk, wojskowy, marszałek Polski, jeden z głównych organizatorów państwa polskiego, inicjator formowania Legionów Polskich, bohater narodowy i współtwórca polskiej niepodległości, patriota, który całe życie poświęcił walce o wolność. Marszałek odręcznie spisał ostatnią wolę. Nie wiem, czy nie zechcą mnie pochować na Wawelu. Niech tylko moje serce wtedy zamknięte schowają w Wilnie. Na kamieniu czy na grobku wyryć motto wybrane przeze mnie na życie. Serce Piłsudskiego złożono w Wilnie wraz z prochami matki. Rok po śmierci marszałka spoczęło w mauzoleum na Rossie. Zgodnie z wolą zmarłego grobowiec stanął wśród mogił żołnierzy poległych za niepodległość Polski. Spoczął na Wawelu, pośród królów Rzeczpospolitej. 18 maja 1935 roku, po mszy celebrowanej przez kardynała Adama Stefana Sapiehę, ciało marszałka złożono w krypcie św. Leonarda.